Cześć wszystkim, jestem Krator i wracamy do Nightspath. Akurat kończymy drzemeczkę i udamy się teraz na trening z naszym nauczycielem. Pyk, siema. Prawie wpisnął. Let's get started, Ulrich. There's no time to waste. No, bo się ciemno robi. This is new stance you need to learn called Vomtag. It's versatile and swift. Your sword held high, the pommel near your shoulder, the point angled up and back like a hawk ready to swoop down on prey. From this position a downward strike comes naturally. Just like so. Oj, prawie mnie walłeś, chamie. Czyli dwa szybkie ataki. You can now perform heavy strikes. Like this. O, dziwnie to wygląda. Let's give it a try. Teach you parrying and countering powerful thrust attacks. Czyli teraz możemy atakować z bloków. The way to counter a thrust attack is to dodge forward into it. It may sound counterintuitive, okay, czyli pod mieczem trzeba się ciachnąć. Allowing you to effortlessly parry their attack. This will leave them open and defenseless, so you will continue with a powerful counter strike. You will see. Mam dokonał jakiegoś koksa z wojny pewnie. And then immediately attack with all your strength. No, w sumie wskazuje to, że przeżył, nie? Ła! Hop, jeszcze nie byłem przygotowany. Czy muszę w niego się jakby wcisnąć i zaatakować. Ła! Zajebał. Musi boleć. Ła! Jakby tak przez plecy dostać z kosy, ja bym już chyba nie wstał. Pierdziele. Ryb! No przecież to dobijak, a nie uderzenie jakieś zwykłe. Weź ten ryb. A, do przodu! Kurde! Cześć! Dzięki! Ej, Jomka. Mamy troszkę hajsu, można by kupić ten lepszy miecz w teorii. Ale czy ja chcę przewalać hajsy, czy po prostu ich rozwalimy tym zwykłym? Dobra, idziemy go zobaczyć. O, cześć kotek. Good kitty. O, nie głasz go. Andrzej. Miał sire. What about meow sire? No git, podoba mu się. Oswin. Stop trying to make everyone happy. You're not beer. To by mądry koleś. Go ahead, look around. Just don't make me regret letting you in. Te, to brzmi. I don't care what you're here for, just jak te wszystkie na YouTubach, co się czyta te AI, tekst na dźwięk, na głos. I don't have time for games. If you're not here to buy something, leave. Te wszystkie jakieś dziwne opowiastki motywacyjne czy inne cuda. Don't make me add you to the list of things to deal with. 20, a ten ma 30. Dobra, weźmy go. Pleasure to do business with you. Najważniejsze, mieć duże obrażenia. Ulrich, pleasure to see you. We've begun the second round of the challenge. Wszyscy są właśnie w tej sztucznej inteligencji zrobione głosy. Zawsze to fajne wykorzystanie. Brother Baldrick, alongside Geralf and Karsten. The rules remain as yesterday. Best someone in battle, and you can claim your reward from me. There's more gold on the line today. So try. Mamy więcej hajsu, bo musimy lepszy pancerz kupić. Czyli jakieś dzida. A ty masz co? Dobra, zacznijmy od tego z samą kosą. Dawaj, to brzmi jak ten. Irlandczyk jakiś, nie będziemy z nim gadać. Chcemy mu tylko nawalić i potem zniknie. W sumie ta gierka trochę przypomina mi, jak jest to mod do Gotika dwójki, Gladiator, Sword and Sandals chyba. A też, dawaj. Rypij ci z kos... O, ty będą. Oh.
No i git. Szybko poszło w sumie. Dobrze, tą koszę. Kosę dokupiłem. 1000 doświadczenia. Nowy poziom. Dobiłem Hama, no. 300 koron. Dziękuję. Chodź ty, starcza. Boję się tam tego z dzidą. No unik robiłem. No, co jest? Czemu ja daszuję na... Co? Kiedy ja go rozwaliłem? Zacząłem narzekać, że cały czas robię uniki w stronę tarczy, jak debil. Dobra, nie było tematu. Jest git. 4000. Ulala. Ile ja teraz mam hajsu? 7200. Pancerz najlepszy. 15. O kurde. 4. Spoko. 1300. Jak szanić. Najlepsza kosa 21, a ta 5,5. Ja mam 7. Zweihander. On będzie powalenie wolny, ale długi. Zasięg w sumie mi to da. Dobra, chrzanić. Idziemy jeszcze tam tego pokonać. Hui. Nie ma fall damage, więc jest git. Cześć, Baldrick. Chodź się nawalać. Przytulać, nie wiem, co chcesz robić. Ale najlepiej się nawalać. Przytulać się nie chcę. Lejecie na pysk. No na bok zrobiłem. Jak on mnie dziabnął? To już było nie fair. Muszę spróbować zrobić. Nie da się włóczni zablokować. Te dasze są jakieś ułomne. Jak on mi to przydupił? No to już było nie fair, nie? I zastanował mnie. Lego. No. Prawie padłem. Jakieś skubanie z jakieś ogłuszenia, nie wiadomo co. Amator Fryer. No tak, dostał w pierdzie. 1,5? Ale bida. Jeszcze ktoś tu jest pewnie. O, jeszcze ty. O kurczaczki. Ty to masz pancerz i kosę. Ja mam teraz hajsu? 8,5. Dobra, no, na przypale albo wcale. Nie, chcę ci tylko wpuścić pierdol. Będzie wstyd, jak ty w takim pancerzu dostaniesz w pierdzie od takiego bez praktycznej zbroi jak ja, jakieś kuśwa. Utwardzony. Teraz zostanę w pierdzie. A! Do przodu! Co jest? Te, można jeszcze raz? O. Tu się nie da uników robić. Ten koleś jest jakiś popierdzielony, czy co? Nie da się od niego uników robić. Dobra, bo to jest... Coś tu jest nie halo. Jeszcze raz, chodź tu. Do przodu! No dałem tylko chyba za późno. No przecież... Co jest, kurde? A, do tyłu muszę. Udało się uniknąć tego ciosu. No unik w bok, ty parówo zasrana.
No. On ma jakieś spierdzielone te uniki, bo ten zrobił mi takie trzy szybkie dasze do przodu, a ja mogę tylko jeden unik do tyłu zrobić i potem się męczy, cholera wie co. Teraz my go przyciśniemy do muru. Kurwa, macie tak blisko było. Już była blisko, teraz się nie poddam. Już myślałem, czy nie kupić sprzętu, ale teraz nie ma szans. Idź mu na pierdziel. Nawet przy koło niego kółka zasrane kręcił. No oła, no dawałem do dasza, tylko się ściął skubaniec. O nie! Mój marny żywocie. Tak blisko było. To wygląda dokładnie jak Sword and Sandal z Gothica. Wrogowie są tak popierdzielenie mocni, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Paruwa zasrana! W skrzynce! Tuńczyk zasrany mnie chciał pobić. Hatfu! Dawaj hajs! Jebać go! Napluj mu na twarz. 5000! Well done. Despite the challenges, your strength has prevailed, winning every duel that stood in your path. To be frank, when I first laid eyes on you, I didn't quite anticipate you'd come this far. Jak każdy. But you've shown that you're an exceptional warrior. Only the finest of the fine make it to the third round. And you are one of them, Ulrich. As dawn breaks, the third round of our grand tournament will commence. Get a good night's rest, lad. For tomorrow, you'll need every bit of vigor. Megit. You won the second round. Ulrich, you have earned my respect. I'm looking forward to fight you in the third round of the tournament. Ty w trzecim ze mną wa- Oż ty kurde, no to tu dostaniemy w pierdzie, to nie ma szansy, trzeba mieć ten najlepszy pancerz. 15 tysiaków, a ten 21? Mam 13, da się sprzedać rzeczy? Pleasure to see you. Fuck off. Aha, nie, to nie ty mi mówisz, dobra, nieważne. Dobranoc. Fuck off. Dziękuję. Teraz już się lepiej zasypię. Te takie małe elementy, które dzięki którym masz całe swoje życie powtarzalne, to wiesz, że jesteś w domu. I ten koleś właśnie to mi daje. Dzięki niemu wiem, że tutaj jest moje łóżko, tu jest moje miejsce i tutaj mogę wygrać ten turniej. Kot mi spieprzył. Gdzie on po nas? W poszukiwaniu kota. Może na kiblu coś ciekawego powie właśnie. Pokontemplujmy. Chwila odpoczynku. No, to samo. Siema, Arnold. Nie muszę pogadać. To baba jest. A formidable opponent with strong as a bull, and Sir Leofric, renowned as the best swordsman of House Royval. Tego na koniec oczywiście. Najpierw baba. Oho, bo ona jest słaba, ale kurde będzie szybka. Siema Ulrich, ty będziesz koksem. Silki. Oj, Silka. Dzięki.
Chcę się z tobą na, no, bić w skrócie, o. Humbly. Dobra, nie da się cię słuchać dziś. Nie się czulać, a nie tam. Tak, chętnie z tobą, że walczę. Dźwięki epickiej muzyki, czas zacząć. Po tym tekście. Brace yourselves for an exhilarating spectacle. Fight. Szmyciula. Mówię, że będzie zwinna, skubana. A, dostała po życiu i się wstraszyła. Powiedziałbym równa walka, ale ty masz troszkę lepszy pancerz i tarczę. Ej, ja byłem pierwszy, nie fair. Szybciej wykonuję potężny atak. Adie, baba mnie pokonała. Foch. O, jeszcze żyje. Jebć. Nie no, to jest nie fair. Fuck you. Potrzebuję mocne uderzenie, to się nie liczy. Życie jest niesprawiedliwe. Chodź się nawalać. Powiedziałbym naparzać, ale to by brzydko brzmiało, bo ona jest kobietą. Muzyka walki. Jak? Przeleciała obok mnie jak kamień. Dobra, to było popierdolone, dobra. Dobij mnie. Czekam. To było z dupy. Przeleciała obok mnie, bo zrobiłem unik i zostałem powalony, dostałem pół chapca damage'a, nie? Co jest z tą grą? Może i niesprawiedliwe, ale za to niedopracowane. Tak, jestem gotowa. Ej! Jak ona ma taki zasięg? ...17 000 daszy, ale ja nie mogę zdaszować i zaatakować jak oni. Nienawidzę takich gier. Dobra. Jebać. No właśnie, o tym mówiłem. O, jeszcze takie slajdy jak Michael Jackson. Czemu opóźnione uniki robisz? No unik był przecież jak skurwyszyn. Na bok, a ten poleciał gdzieś, został w miejscu. Jak to mnie trafiło, nie? Jak, ja byłem tyłem do niej. Czemu ta gra jest niedopracowana? Znaczy wiem, że to jest demo, ale ten styl walki jest zawsze spierdolony. Jak ona się poddała, nie? Ten biały pasek, jak się rozszerzy do końca, to oni też się poddają, nie rozumiem tego. Dobra, dawaj hajs, nieważne. 10 000. Czyli mamy 23, kurde, kosę by można było kupić. Remember, a wise warrior knows when to dodge a powerful strike, turning an opponent's strength into their vulnerability. Panie, wystarczy ich ponawalać. Idziemy kupić pancerz. Albo super... Nie no, pancerz. Pancerz mamy tak w plecy. Great choice. Dziękuję. Armory. Haha! Rycerz z piekła rodem. Robimy sobie zdjęcie z ziomkiem. No, znaczy za tamtego dostanę ten hajs, żeby kupić sobie fajną kosę? Zakładam, że nie. Chcę ci wpuścić pierdol. Teraz mamy przynajmniej zajebisty pancerz.
55 więcej obrony niż poprzedni. Chyba spoko. Ulfric, gromowładny. Nie, czekaj, to skończy. Miałem na bok zrobić. Naklepać ci. O, się kręci gówno. Pedale. Dziadu zasrany. Jak? No dobra, jakbym poszedł z drugiej strony, to może powinien być unik, ale z tej raczej nie. Nie da się mu tego blokować, czy co? Naklepać mu miskę. No i dead. Znaczy, myślałem, że ja teraz, ale zaraz będę właśnie. Kurde. Dobra, pierwsza walka rozgrywkowa oczywiście. Ale z tym pancerzem dużo lepiej idzie, no. Siema, Ulrik. Chcesz się nawalać? Wracaj tam. Jak? Do tyłu to miało być? A to do przodu? O kurwa, co jest? Zbugowały się tekstury wręcz. Nie dość, że zbugowały się... A, dobra, dobijmy. Nie dość, że zbugowały się tekstury, to jeszcze odblokowało mi ten celowanie na tego typa. Tak mi przypierdzielił mocno. Dobra, dobra, jeszcze mocno. Raz, siódmy, no. Stoję w miejscu, a ty mnie potrafisz dobić, no. Lepiej ci idzie, jak z tobą walczy. Znowu się tekstury zbugowały. I znowu mi odblokowało typa, nie? Dobra, w tą stronę. No i przecież ja mu chciałem przypierdolić. Dobra, no przypierdol mu raz chociaż. Nie da się tu mocnych ataków używać w ogóle. Bo cholera mi je pokazywali, chciałem zapytać. Przecież oni się tak szybko poruszają. Ma kosę 3 razy większą ode mnie, a macha nią szybciej niż ja. Jest! Wszędzie frajera. No, spieprzaj z tym gównem. Nikt cię nie lubi. Potrzebujemy 15 tysięcy. Ja no nie wiem. 12? Nie gadaj, że mi braknie 300 na kosę. Pleasure to see you. You can't afford this. Fuck off. Mogę coś sprzedać, przepraszam? Hey, why did the knight go to the blacksmith to get hammered? Dobre, dobre. Good kitty. Dobra, no chyba zostaliśmy tylko ty. I want to challenge you. All right, let's show them the truth. To będzie długa walka, znaczy długich parę walk. Długa seria walk, o. To będzie dobre określenie. Nowa kosa.
O, szybsza się wydaje. Oby. Tyle, że nie mogłem sobie kupić właśnie lepszej kosy, co? Tak jakbym musiał z początkową kosą przejść wszystkich, żeby potem kupić najlepsze rzeczy. He whose audacity and skill has left us breathless time and time again. The air is thick with anticipation as these two paragons of courage, Sir Leofric and Alric, prepare their swords for the forthcoming. Jestem ciekawy, ile rzeczywistego czasu to będę musiał ogarnąć, żeby go zabić. Pewnie będzie szybki i powalony. In the stern circle of this arena, only the strongest will prevail. The stage is set. A! Do tyłu! Nie. Wyskok, skurwysyn. Skubany. Na Chitagra. Do przodu. Chyba udało się. No zatrzymał mnie w wrogu. A teraz to ty jesteś. Jest! Za pierwszym razem frajera zasranego. Najłatwiejszy. I to bez najlepszej kosy. 15 tysięcy, teraz ty możesz żyć wsadzić. Well done. You defeated every contestant in all three rounds of the tournament. Tomorrow the honor falls upon you to challenge our undefeated arena champion. What a thrilling and unexpected tournament we have. Myślę, że to był ostatni koleś. Well done, boy. Your performance was remarkable. We underestimated you all along, but we won't make the same mistake again. Perhaps it will be you who finally defeats our champion. Best of luck for tomorrow. Takie jaja. Ja myślałem, że to ja już jestem koksem tutaj. Andrzej, mamy przejebane. Ja już tu zwycięstwo, koniec gry wygrana, a tu... jeszcze jeden. Stary, no, co mi pomożesz? Teraz zostajemy w pierdol i tyle z tego będzie. Panie, dawaj tą kosę. Kupuj. 9 tysięcy. Kupuj. Trzy potki. Armor? Nie, armor mam git. Zweihander. You are always welcome. Kurde, panie, wszystko ci wykupiłem. Tyle hajsu ci dałem, że nie ma opcji, żeby nie było. You know what's fun about being sober? Nothing. Nothing at all. Koleś, masz problemy z alkoholem. Weź, może się zastanów nad zmianą pracy, nie wiem. Ej, siema, wiesz co? Wygrałem trzecią rundę, jutro może zostanę mistrzem. Na ty chuj. Siema, William. No niestety. Smutne. Pieniądze. Moja matka jest chora. Sława i honor. Lubię napierdzielać ludzi. Nie chcę hardcora, jeszcze zginę i będę płakał. Czy to jest ustawienie poziomu trudności? Dobra.
I just like beating people. Lubię napieprzać ludzi. I think that I've come to know you better these past few days, lad. There's more driving you, isn't there? Mam głupotę. Mother. She's fallen ill, just like most folks back in our village. Skąd ja mam znać jego historię? Those healers, they demand a fortune in crowns, more than we could possibly gather. So it is all for your mother. Może, może. This is her last chance. A noble cause, Ulrich. May fortune favor you tomorrow and the gods direct your sword towards victory. Dzięki, majster. I can't steal here. Jak to nie możesz? I can't steal here. Smutne. Ale w tym pancerzu zgrabnie się porusza. Ej, stary, jutro będę walczył w turnieju, bo wiesz, obserwował i mi kibicował. Centrum zbitej żony. I tak tu wrócę. Ostatnia runda. Wink. Czekaj, czekaj. To jest jakiś czarny Maciej. Zbyszek z Bogdańca. Albo Zawisza czarny. Ulrich, you've made quite the journey. This is the moment, the final duel. The champion already stands ready in the arena. A tu zostałem w pierdziel. He has declared that he is ready for you, as many times as you dare to challenge him. Even if the gods do not favor you in the duel, he invites you to rise again, defy their will, and challenge him once more. Panie, to by powtarzał 13 razy, nie? I'm ready. Ja, jeszcze nie. Pay attention, good people of Arendthold. We're on the verge of the final showdown in this amazing tournament. Zostałem w pierdziel teraz. A brave soul who fought his way from the first round to this grand finale. He started as just one of many, but with every duel, his skill and bravery carried him to victory. His story of determination and courage has shown his true warrior spirit. Now Ulrich stands before an immense challenge. He's about to engage in battle with our revered champion, a name whispered with respect throughout the kingdom, the Wandering Knight. Even with his fame, the Wandering Knight remains a figure of mystery, never taking off his helmet in public, preferring his free, wandering lifestyle. This knight is an unbeaten sport, co to za kosa. Far and wide for his unmatched prowess in combat. For Ulrich, this is not just another duel, it's an attempt to conquer the unconquerable. O panie, on będzie cheatował na stówę. Jak trzeba było wymaksować kolesia. To witness an epic clash, as Ulrich, our daring newcomer, squares off with the Wandering Knight. Our admired champion. The stage is set. Destiny stands on the brink. Let this battle decide who will bear the esteemed title of Arendthold's arena champion. The moment has come. Let the duel begin. O kurde! Oszust! Już to widzę! Nie, to było złe! Ale on jest szybki. Zmęczysz się. Ten Zweihander jest taki wolny. Może spróbuj jeden z Longswordem spróbować. Bez szybszy. Ła! No, zanim ty to załadujesz, to się zesrasz. Srać te twoje mocne ataki. Życie je wsadź. Nie no, ten zmierzysz za wolny. I kaput alkoholików. Spróbujmy z tym długim mieczem, bo tym rycerskim. A ten jest ohydny. Are you ready? Fight. Jak on mi przydupił, a ja jemu nie. Uła!
Adieu! Żartowałem. Uuu, diabno mnie w oko. Epic music stops. I'm ready. Jeszcze raz. Na tym się lepiej patrzy. Że nie lubię arkadowych stylów walki, szczególnie jako rycerzy, bo to jest popierdzielone zawsze. Zawsze tu jak się walczy z oponentem, który rzekomo jest silniejszy od ciebie, to jest jakiś teleportujący się. Tak, jestem zajebiście gotowy, ale i tak ci napierdzielę. To, że nie lubię, nie znaczy, że mnie powstrzyma od tego, żeby to skończyć. Będę czempionem. W ogóle koleś, matka jest chora, potrzebuje wziąć hajsy i przewalił już ponad 50 tysięcy, 40? I przewalił z 50 tysięcy, żeby kupić sobie pancerz i miecz. Co ile ty chcesz dostać tych pieniędzy? Matce masz pomóc, a nie jakimś czempionem zostać. Dobra, to było pytanie. Robiłem idealnie dasha na bok, a on się obrócił nagle teleportem i mi przypierdzielił? Mimo, że na ten cios jest dash na bok rozwiązaniem? Ktoś mi to wytłumaczy? Dobra, bierzemy Zweihandera z powrotem. Może to rzeczywiście coś da. Approximately 10 hours later. No daszy się tu nie opłaca robić w ogóle. Bo teraz bez daszy poszło mi dużo lepiej, wziąłem ponad pułapce. Bo to się, on tak chwieje wtedy na tych daszach, że nie może nawalać. No odskok do tyłu zrobiłem. Po cholerę mi ta spacja, skoro nie działa.
jest! Jebać go! Złamas. Uff. 13 tysięcy prób, ale było warto. Let us raise our voices in salute to this victorious knight Ulrich. Hail to our new champion, for he has defied destiny, defeated the undefeated, and etched his name in the annals of our grand tournament. To małe zwycięstwo dla Ulricha, ale ogromne dla Ulricha. Long live Ulrich, the champion of the tournament. A dzięki, dzięki. A też dzięki, dzięki. Dziękuję ci, ojcze. You let me win. We both know that. Pozwolił mi wygrać. Thank you for everything. It was an honor. You are welcome. May we meet again on our journeys. Oho. I tutaj kończy się turnamencik. O, tak jak mówiłem, dwóch kolesi tylko tworzyło tą gierkę. No, rzekłbym, całkiem potencjał ma duży, ale system walki to nie jest coś, co mi się podobało. Taki zbytnio oszukańczy się wydaje. Takie przyspieszone, tylko żeby koleś był mocniejszy, to nie dla mnie. Więcej życia mu dać, lepszy pancerz, broń. To ma jeszcze sens, nie? Doświadczony bardziej, ale... Jakieś tu przelatuje przez ciebie, ale ty dostajesz obrażenia, mimo że zbyłeś dasza w bok, tak jak się powinno. A, to już chyba najlepiej, jakby każdy sobie sam ocenił, jak to mu pasuje. Ale jakoś to się zapowiada. Też zobaczymy, co będzie w pełniejszej wersji, jak to będzie RPG, a nie tylko taki turniej. No ale... To dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobała gierka. Aktualnie Nightpad The Tournament jest za darmo. No tak jak mówiłem wcześniej, to jest takie demo, taka zapowiedź pełnej gry RPG, która ma powstać w teorii. Więc zachęcam do zagrania. No. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Cześć!